Jedno z najczęściej powtarzanych kłamstw opozycji na temat polskich lasów państwowych to to, że lasy masowo sprzedają drewno do Chin. Prym wiedzie w tym Donald Tusk, po to, aby uderzać w polskie lasy, niszczyć wizerunek leśnika i aby Polacy łatwiej przyjęli to, że Unia Europejska chce przejąć, przejąć kompetencje nad polskim leśnictwem. Polska stała się jednym z trzech największych eksporterów drewna do Chin. Oni naprawdę w tym nie ma słowa przesady. Wycinają polskie lasy i wywożą je do Chin. Żadna chińska firma nie kupiła drewna od polskich lasów. Statystyki, na które powołuje się opozycja, dotyczą przeładunku drewna w porcie w Gdańsku, gdzie przeładowywane jest m.in. drewno z Litwy, z Łotwy, z Estonii, ze Skandynawii czy z Czech. Nie jest to drewno z polskich lasów. Drewno z lasów państwowych trafia głównie do odbiorców hurtowych. 70% do stałych odbiorców, 30% na otwarte aukcje. Drewno w ostatnich latach bardzo podrożało na całym świecie i nawet stali odbiorcy drewna z lasów państwowych zaczęli je sprzedawać. Lasy państwowe nie mają żadnego wpływu na prywatne decyzje przedsiębiorców i jednocześnie nie mają wpływu na regulacje handlu. W Unii Europejskiej. Być może taki wpływ ma sam Donald Tusk, więc niech podziała i niech zrobi wszystko, aby zakazać eksportu europejskiego drewna do Chin. Droga Wolna, panie Donaldzie. To, co mnie aż zatyka dech w piersiach, powiem wam szczerze, kiedy widzę Ziobrę i jego kamratów Solidarnej Polski, którzy okupują dzisiaj polskie lasy. Kontrolują lasy państwowe i oni mówią o tym, że rozpoczynają akcję ochrony czy obrony polskich lasów przed Unią Europejską. Wiecie co to jest? To jest notatka z Wikileaks, z której dowiadujemy się, że Bronisław Komorowski i Donald Tusk chcieli sprzedać polskie lasy, aby zaspokoić roszczenia żydowskie. Zupełnie niezasadne roszczenia żydowskie, ale oni byli gotowi je spłacić. My domagamy się reparacji wojennych od Niemiec. Oni byli gotowi płacić nienależne, wymyślone sobie roszczenia żydowskie. Donald Tusk jest kłamcą, Donald Tusk jest niemieckim kolaborantem. Donald Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu nie tylko za te kłamstwa. Stajecie sobie z tego pewnie doskonale sprawę. Ale odpowiedzmy merytorycznie na jego zarzuty dotyczące wycinki lasów. Plan urządzania lasu sporządza się na 10 lat po konsultacjach z lokalną społecznością i zatwierdza to minister środowiska. Nie trzeba być matematycznym orłem. Można być zwykłym Nitrasem, Szłapką, Gasiuk-Pichowicz, Tuskiem. Aby sobie obliczyć, że podczas naszych siedmioletnich rządów znaczna część tych planów, które były zaakceptowane przez ministrów Donalda Tuska, w tym Stanisława Gawłowskiego, no była realizowana. Czyli plany, plany urządzania lasów, które my realizujemy, to plany, które bardzo często były zatwierdzane przez ministra środowiska rządu Donalda Tuska i Ewy Kopacz. W największym skrócie. Więc, no panie Donaldzie, to pan wycina te drzewa i tak, no na koniec już. Lasy gospodarcze są po to, żeby dostarczać surowiec, żeby dostarczać społeczeństwu, społeczeństwu gospodarce drewno. Taki las rośnie około 100 lat. To drewno się wycina, a następnie sadzi się nowy las. Aby przyszłe pokolenia również mogły korzystać z drewna. Niby proste, a jednak trzeba to tłumaczyć. Bo Baran z opozycji jeden z drugim zobaczy wycięte drzewo, zrobi sobie zdjęcie i krzyczy, że lasy masowo tną. Jeśli przychodzi czas na ścięcie drzewa, no to jest ono wycinane po to, żeby ten surowiec pozyskać i żeby służył. Służył gospodarce, służył ludziom. Ci sami ludzie. Którzy tak bardzo narzekają na to, że lasy ścinają drzewa w lasach gospodarczych, no mają drewniane meble, mają drewniane podłogi, mają drewniane domki, na co dzień korzystają z drewna. Więc widzimy tutaj z jednej strony totalny infantylizm, a z drugiej totalną głupotę totalnej opozycji. Pozdrawiam Państwa.